To jest nasz pierwszy raz na targach w Kielcach. Pokazujemy m.in. rozdrabniacze włoskiej marki FAE. Takim najbardziej chodliwym modelem, najbardziej popularnym wśród naszych klientów jest model UML DTHD. Zapotrzebowanie mocy między 100 a 160 koni, stąd też ta jego popularność, ponieważ najczęściej takie zapotrzebowanie na moc, takie ciągniki nasi klienci posiadają. Maszyna jest na dwóch przekładniach, w zależności od szerokości roboczej, jeżeli to jest 2 metry, 2,25 lub 2,50, wtedy są dwie przekładnie. Na jednej przekładni bocznej, jeżeli to są mniejsze szerokości robocze, 125, 150, 175. Narzędzia ze spiekami węglika, czyli bardzo odporne na ścieranie, natomiast mniej odporne na uderzenie kamienia. Co nas wyróżnia od konkurencji, to na pewno wachliwa przekładnia główna, czyli która optymalizuje nam ułożenie wałka WOM podczas ruchu maszyną, co mocno ogranicza awarie z wałkiem przekazu mocy związane. Części maszyny, które powinny być wzmocnione, które są najbardziej narażone na wycierania, są zrobione z hardoksu, czyli cała konstrukcja jest bardzo pancerna i wytrzymała. Na targach jesteśmy po raz pierwszy, przedstawiamy nową pompę do ciągnika leśnego, do skidera LKT. Nasza pompa, pomimo małych gabarytów, również ma 100 litrów wydajności. Jest przede wszystkim mniejsza, zgrabniejsza, łatwiejsza w montażu. Także przedstawiamy szeroką gamę przekładni do przyczep leśnych. Nasze przekładnie charakteryzują się małymi gabarytami, cichą pracą, są zęby skośne, są koła szlifowane. Mamy szeroki wybór pomp do tych przekładni od 20 do 80 cm na obrót, co przy przełożeniu przekładni daje nawet 160 litrów wydajności taki zestaw. Firma Fagum Stomil wprowadza na rynek nowego buta przeznaczonego dla pilarzy i drwali. Jest to but specjalistyczny, but, który zapewnia ochronę palców stalowym podnoskiem. Posiada wkładkę antyprzecięciową, która chroni nogi pracujących ludzi. But będzie konkurencyjny cenowo i wyróżnia się na tle konkurencji tym, że jest lżejszy i ma bardzo atrakcyjne wzornictwo. Chciałbym zaprezentować Państwu przyczepę leśną marki Stepa Kran. Jest to nowość na targach, pierwszy raz w Polsce. Przyczepa produkowana w Austrii. Zaprezentuję model akurat 12-tonowy z 8,5-metrowym żurawiem. Przyczepa charakteryzuje się jednym z lepszych żurawi na świecie marki Epsilon Palfinger, który jest montowany również w maszynach do wywozu drzewa o dużo większej ładowności. Ma bardzo mocny udźwig. Na 4 metrach jest to 2 tony i 50 kg. Na maksymalnym zasięgu, czyli przy 8,5 metrach, jest to 780
gramów. Czym się jeszcze wyróżnia nasza przyczepa? Tym, że węże przykładowo są pochowane w żurawiu. Ma hamulce hydrauliczne w standardzie na dwie osie. Jest to produkt naprawdę z najwyższej półki. Ładowność 12 ton, przedłużka w standardzie, która daje możliwość załadunku aż do 4,60 m. Zbiornik hydrauliczny w standardzie, chłodnica oleju, naprawdę sprzęt jest z górnej półki. Skider rumuńskiej marki Irum, model TAF 2012, charakteryzuje się przede wszystkim prostą konstrukcją. Jeśli chodzi o silnik, jest tu zainstalowany silnik Perkinsa o mocy 110 koni. Silnik oczywiście spełnia najnowsze normy emisji spalin Unii Europejskiej. Jest sterowany prosto za pomocą jednego komputera, nie ma tu jakiejś zbytecznej elektroniki i komplikacji. Maszyna jest wyposażona w skrzynię biegów półautomatyczną marki JCB. W maszynie zainstalowane są dwie wciągarki. W zależności od wyboru klienta mogą być to wciągarki o ciągu 7 ton, bądź o ciągu 14 ton, podwójna, czyli mnożymy to razy 2, 28 ton. Wciągarki w maszynie wyposażone są w sterowanie radiowe. Maszyna posiada osie niemieckiej marki NAF, słynące z dobrej jakości i wytrzymałości. Sama maszyna tutaj w porównaniu, jeśli chodzi na tle konkurencji, charakteryzuje się doskonałymi ramami z grubej stali typu Hardox.